Łukasz Szyna, blog Cioną Poczak, witam serdecznie. Dzisiaj bardzo ciekawy gość i tak na szybko, no bo mamy chwilę czasu dosłownie, zanim wejdzie na trening. Lubambo Musonda, ofensywny pomocnik Śląska Wrocław. Hi Lubambo. Zapytam Lubambo najpierw o oczekiwania, jakie ma związane z grą w Śląsku Wrocław. Lubambo, what can you tell me about your expectations before the season, before the play in Śląsk Wrocław? I think what I can say is that looking at the way the guys are performing in training, looking at the hard work and determination the team has, I think we will get good results. Patrząc na determinację, na pracę, jaką wykonaliśmy na obozie, można oczekiwać dobrych rezultatów w sezonie. What can you about your personal results? So you know about the goals. What can you tell me about when you compare the Armenian League and the Polish League? Zapytałem Lubambo o jego osobiste oczekiwania oraz jakby porównał obie ligi, armeńską i polską. So what can you tell me about your personal expectations and about the compare of the league in Armenia and in Poland? It's always, I think on the tactical side, there have been changes in the tactical side for me, I think, of which I'm adapting very well to. I think I'll, in a few days or time, I'll get to know it and adapt to it very well. Lubambo powiedział, że będzie musiał się dostosować jeszcze do taktycznych schematów Śląska Wrocław, to zajmie mu trochę czasu. But what can you tell me about the goals? So this is the most important thing in football. Ja zapytam, ile goli strzeli Lubambo w nowym sezonie. What can you tell me about that? How many goals do you score? Jak wiele bramek strzeli? Well, as much as I can, I think. I wouldn't say I will score as I wouldn't give a figure of the goals, but I am hoping to score as many goals as I can. Postaram się jak najwięcej. Wiem, ile jest ode mnie, jakie duże są oczekiwania ode mnie w Śląsku Wrocław, no i postaram się nim po prostu sprostać. What is your the most powerful side when you talk about you playing football? I don't know, maybe left leg or something else. What the most powerful side of Lubambo Musonda? Ja pytam Lubambę, jakie są jego najmocniejsze strony, jeżeli chodzi o grę w piłkę. I'm right-footed, but I use both feet, so I'm strong on every side. Long distance shot, or maybe in penalty area, for example. What do you think? I think long distance shots in penalty area. I'm good. Okay. Lubambo mówi, że nie ma jakiegoś takiego rozróżnienia. Oczywiście jest przede wszystkim prawonożny, ale uderza dobrze zarówno z lewej nogi, jak i z pola karnego. Nie ma dla niego znaczenia, czy to jest strzał z dystansu. Okay. And just a few questions about the football in Zambia. That's very interesting for Polish viewers. Zapytam teraz o futbol w Zambii, bo to jest bardzo interesujące dla polskich widzów, polskich czytelników. Zambia National Team, you got 23 caps in the transfer market, yes, and 2 goals. Lubambo ma 23 występy w reprezentacji Zambii i 2 gole. So what do you think, how much powerful Zambia is it in Africa continent? Well, Zambia is a footballing nation, is a giant country in terms of football in the southern part of Africa, and including the whole Africa as well. It just happened when we were playing the qualifiers, the Africa Cup 2019 qualifiers, we couldn't make it to the tournament, and I think we are working on that, hoping next time the qualifiers comes we'll be ready enough to qualify. Dla nas najważniejsze jest to, Zambia to oczywiście futbolowa nacja, bardzo duża, natomiast mamy problem z awansami na duże imprezy, jeżeli chodzi chociażby o Puchar Narodów Afryki, musimy koniecznie spróbować zakwalifikować się właśnie do tej imprezy. In 2020 you were a champion
of Africa. Pytam, że bo w 2012 roku byli mistrzami Afryki, właśnie zdobyli Puchar Narodów Afryki. So what's happened with that team? Because you don't play in World Cup, for example, after that huge success. Pytam Lubambo, co się stało z tą drużyną z 2012 roku, że wtedy nie zakwalifikowała się chociażby do Mistrzostw Świata. So why do you don't qualify, some, for example, to World Cup after this huge success? Well, it's just the way football is. I think football is on. It can bounce anywhere. It's never. How can I say it? You cannot determine your where you want to be, but you can really work on it. And it just happened that we couldn't qualify even to the World Cup because we had a very much strong team during that time we had, and most of them were not young players, of course. They were in the age rate of 27, 28, so most of them had to be laid off the national team. And the national team coaches wanted to build a new team, so it's that's the reason. Yeah, it's one of the reason that we couldn't make it. But there are some reasons that are beyond us as well, because every team that we play against also wants to qualify, and it's one thing that really you have to fight for. And okay. Lubambo mówi, że właśnie to jest cały sól piłki. Zambia miała wtedy znakomitą drużynę, ale część piłkarzy po tym Pucharze Narodów Afryki zakończyła karierę. Zmieniła się koncepcja trenera, stąd Zambia później nie była w stanie zakwalifikować się chociażby do Mistrzostw Świata. No i to jest właśnie ta nieprzewidywalność futbolu. Thank you, Lubambo, for this interview. I wish you much goals in the season. Podziękowałem Lubambo. Życzę mu bardzo wiele bramek dla Śląska Wrocław. No i być może to właśnie on przesądzi o tym, czy drużyna śląska utrzyma się w ekstraklasie w rundzie wiosennej.